pochwalić, bardzo proszę. W sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2013. W ramach zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2013 wprowadza się następujące zadania na łączną kwotę 77 800 zł. Pierwsze, wykonanie dokumentacji projektowej, kwota 12 tysięcy złotych. Drugi, wykonanie boiska do piłki plażowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ulica Bulwarowa, kwota 65 tysięcy złotych. Listę zadań sporządzono na podstawie wizji w terenie z udziałem przedstawicieli Zarządu Infrastruktury Sportowej. Proszę Państwa, otwieram dyskusję, bardzo proszę. Pani Radna Ciężar. Ja bym prosiła przybliżenie, co to za inwestycja, to jest jakaś nowa inwestycja, mi nieznana. I teraz, czy my mamy w MOZ-ie, będzie jakaś szkolenie firmą piłki plażowej, może być... Proszę bardzo, nie jest cała dokumentacja. No ale to nie... Pani Radna Ciężar. Cała dokumentacja i ja powiem tak, proszę Państwa. To jest rzecz, która zrodziła się już w tamtym roku. Została przedstawiona przez pana dyrektora Mobile. Ale z racji tego, że w tamtym roku te środki przeznaczaliśmy na, jak Państwo pamiętacie, wojsko na osiedlu Centrum D, tam staraliśmy się do końca to doprowadzić, brakło operatora, tego informowałem. Środki w końcu zostały przekazane na szkoły. 88, 37 i 80 zostały już wydatkowane w tym zakresie. To jest taka kontynuacja. No, proszę Państwa, powiem tak. Kwota dokumentacji projektowej 12 tysięcy złotych. Jak Państwo wiecie, jeżeli to zadanie przyjmiemy dzisiaj, to będzie to zadanie wieloletnie, przynajmniej dwuletnie, to znaczy przyszły rok i następny rok, pewnie następny 2014 w całości. Jak Państwo widzicie, tam ma być wykorzystany teren w MOZ-ie do tego, aby były zbudowane boiska do piłki nożnej, siatki, do piłki nożnej plażowej, do piłki siatkowej plażowej. Oczywiście tam... Nie. Tam proszę Państwa, no jest taki teren i można, jak Państwo wiecie, jest to dyscyplina, która dzisiaj zyskuje dużo osób, które chciałoby zająć się tą dyscypliną. Stąd taki pomysł pana dyrektora, przeanalizowaliśmy to i doszliśmy do wniosku, że można spróbować wesprzeć to działanie, aby no, dzieci ze szkół miały dostęp też do takich zajęć w zakresie piłki plażowej i nożnej i siatkowej. Proszę jeszcze jedną rzecz pamiętać, że w zakresie tego zadania ta kwota 65 800 zł może być w przyszłym roku przez nas, no, jeżeli nie będzie realizowane to zadanie, bo dokumentacja projektowa się będzie przeciągała w zakresie przygotowania, może być rozdzielone na inne zadania, które także są już jak gdyby przygotowane w zakresie potrzeb klubowych, więc to tak jak mówię, no musicie Państwo brać to pod uwagę. Ja osobiście mam nadzieję, że uda się nam przynajmniej przygotować dokumentację projektową, że ZIS tutaj stanie na wysokości zadania i tą dokumentację będziemy mieli. Zobaczymy, jak będzie z tym wykonaniem. Tutaj pan Mariusz Woda i pan Andrzej Kowalik monitorują to w pełni w zakresie tych wszystkich zadań sportowych i edukacyjnych. Pani Ciężar jeszcze raz. Bo wiem, że wielkim orędownikiem piłki plażowej z Posoraszczy MOZ się starał, żeby na przykład z ministerstwa pozyskać środki? Ja nie potrafię odpowiedzieć, bo nie wiem tego. Jestem zaskoczony. Nie, no wiadomo, no bo przecież wiemy, jak okrągłymi dzielnicowo i dofinansowywaliśmy turnieje, prawda? Dofinansowujemy dalej. No, no, no. Dlatego oczywiście jest taki turniej, który się odbywa. On się odbywa wspólnie z AWF-em. Ale ja bym nie wiązał tych dwóch projektów, ponieważ nigdy nie rozmawialiśmy na ten temat z rektorem Łączką. Ani my sami też nie rozmawialiśmy nigdy. To jest działanie, które jest skupione stricte na naszą dzielnicę, przygotowywane przez dzielnicę po to, żeby tu zaktywizować tą dyscyplinę sportu. Ja to rozumiem, tylko chodzi mi o to, że czy można by było się zwrócić też do posła Rasia, bo wiem, że kiedyś z ministerstwa pan Mączka też pozyskał jakieś środki. Proszę Państwa, oczywiście, że
w tym zakresie można się zwrócić, ale tutaj też chciałem Państwu powiedzieć, że niedaleko za ulicą, czyli na obiektach Krakowianki, także odbywa się turniej miejski piłki siatkowej, prawda? Plażowej. Tak, tak. Jakoś też na wiosnę w maju chyba, tak? Dobrze tak, pamiętam. Ja dodam coś takiego. Czy wiemy, że pierwotnie było tam, a potem dopiero zostało. Ten turniej, który jest na WF-ie, też w Polsce, ale jest to na obiektach w innej dzielnicy. Tutaj zrodził się pomysł, żeby rozszerzyć ofertę dla szkół podstawowych, gimnazjów na terenie naszej dzielnicy, żeby powstało takie pierwsze boisko, gdzie będą rozszerzona będzie spartakiada dla tych dzieci właśnie w tych dyscyplinach piłki siatkowej, plażowej i piłki nożnej. I nie ma nikt takich obiektów i tutaj taki pomysł został poddany i myśmy go zaakceptowali i z chęcią byśmy chcieli zrealizować. Na tyle, na ile się uda, w tej chwili tam były pierwsze rozmowy z panem, który ewentualnie będzie się zajmował projektowaniem, wycenił to na taką kwotę, jak jest tutaj podane w tym i chcielibyśmy to w przeciągu 2 lat zrealizować. Natomiast nie było żadnych rozmów ani tam z panem Radzią, ani z nikim innym, taki suwerenny pomysł tutaj w naszej dzielnicy, żeby poszerzyć tą bazę o takie boisko dla dzieci, gdzie mogą, bo jest za ulicą, niby jest na Krakowiance, ale tam jest odpłatny, tam trzeba normalnie płacić za wynajęcie tego, więc ja właśnie mówię, że szkoda, że nie było tych rozmów, bo możliwe, że można było z ministerstwa. Ale my doskonale, panią radną, rozumiemy, tylko że nie prowadzono, odpowiadamy. Może warto to poruszyć, ale w pierwszej kolejności i tak, proszę Państwa, musimy mieć projekt przygotowany na tą inwestycję. A dopiero wtedy będzie można rozmawiać na temat ewentualnego dofinansowania tej inwestycji jakimiś innymi środkami. Jak Państwo wiecie, od 1 grudnia, ja dobrze pamiętam, tak? Od 1 grudnia MOS przechodzi pod finansowanie Wydziału Sportu, czyli przechodzi pod ZIS. Więc mamy nadzieję, że jak gdyby ta praca na tym obiekcie będzie lepsza niż w zakresie działań, które były po stronie zero. ZIS jednak szybciej przygotowuje projekty, ma tańszych wykonawców tych projektów i one są takie bardziej kompletne w zakresie infrastruktury sportowej. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Pan radny Poręcki. Ja chciałem tylko zapytać, czy pani radna Stabryła. Czy ta kwota 65 800 to jest na całkowite zakończenie boiska wykonania? Nie. Tylko na etap. Pierwszy etap. Następny podejście. Ja w pierwszym kolejności, jak dobrze pamiętam, panowie mnie tutaj skorygują, było 215 000 złotych. W pierwszym podejściu w zakresie tych bo tam jest 4, dwa boiska są przewidziane. Ja powiem jeszcze tak, że pomysł już zrodził się jeszcze rok wcześniej. Natomiast nie można było wykorzystać pieniążków tych tutaj z ZIS-u na to, bo MOS podlegał pod Wydział Edukacji i nie można było. Natomiast dzielnicy przy pierwszych takich projektach, mniej więcej szacunkach, ile to będzie kosztowało, wyszło około 150 do 200 tysięcy. Znaczy tych późniejszych, po pierwszych było na 200 tysięcy. Tak, priorytetów po prostu nie bylibyśmy w stanie takiego zadania udźwignąć, w związku z tym sprawa cała upadła. Natomiast teraz, jeśli się okazało, że moglibyśmy z infrastruktury sportowej te pieniążki pozyskać na realizację tego celu, tym bardziej, że nie ma tych boisk, bo nie ma tego operatora, na które te pieniążki, tak jak w zeszłym roku już nie mogliśmy w tym roku dać, bo nie znalazł się operator i musieliśmy to gdzie indziej zmienić zadanie. No w związku z tym tutaj bardzo fajnie nam się to wpisało, że można będzie zrobić to na terenie MOS-u przy współpracy z ZIS-em. No i liczymy na to, że 65 tysięcy, a w następnym roku zakładamy, że ta sama kwota, czyli 77, że to będziemy mieli zrealizowane w całości. Jak nie, no to wtedy pewnie dopłacimy jakąś kwotę z priorytetów, żeby to zadanie zamknąć, tak? Ale to dzisiaj tak dywagujemy, bo może się okazać, że 65 tysięcy będziemy dawać gdzieś indziej, nie? No, ale to tak jak mówię. Ale tak jak w tym wariancie, który tu jest opisany, dość szeroki zakres, dlatego mi się wydawało, że tak, kwota to jest... 200, tak jak mówię, 215 było w pierwszym, ale później jak żeśmy to korygowali, przeliczali jeszcze raz, to chyba wyszło 150 tysięcy, tak jakoś, tak, koło tego. Pani radna Stabryła. Ja chciałam zapytać, kto będzie później ponosił koszty utrzymania takiego boiska. Czy to są wyższe niż zwykłego sportowego? Koszty utrzymania będzie ponosił międzyszkolny ośrodek sportowy, czyli inaczej mówiąc, będzie operatorem miasto, bo on będzie operatorem. To jest na jego obiektach,
Dyrektor jest tego świadomy, że będzie miał taki obiekt, będzie musiał ponosić koszty. Ja proszę Państwa powiem tak, my dzisiaj w zakresie obiektów sportowych mamy jeszcze może posuchę, ale jak Państwo popatrzycie na teren naszej dzielnicy, to bardzo ładnie funkcjonuje hala sportowa Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2. Bardzo ładnie funkcjonuje hala sportowa Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1. To znaczy mam na myśli, że no, dyrektorzy sobie radzą w zakresie pozyskiwania pewnych dodatkowych środków. Miejmy nadzieję, że za chwilę kolejna hala na Osiedlu Słonecznym podobnie będzie wspomagała działania szkoły. Mamy tak naprawdę dwa boiska, bo już można powiedzieć, że mamy. Jedno przy szkole 88, drugie właśnie na MOSie. Oba boiska będą oświetlone. Oba boiska będą kiedyś w przyszłości mogły mieć balon. Dzisiaj żadne z tych boisk nie ma tego balonu. No, tu się kończy jeszcze boisko, MOS nie ma balonu, ale to też jest jakaś przyszłość, że te obiekty mogą być czynne, proszę Państwa, również w zimę. Nie jest powiedziane, że to boisko także nie będzie w zimie czynne i wtedy, kiedy dzieci nie grają, ono może komercyjnie na siebie zarabiać, tak jak na przykład zarabia boisko na osiedlu Kalinowym. Tam jest boisko działające i zarabiające komercyjnie na siebie przez cały rok przy szkole. W lecie odkryte, w zimie jest balon postawiony. To tutaj trzeba brać pod uwagę, że to trzeba iść jak gdyby w tą stronę w zakresie tych... Na kolorowym mamy jeszcze jeden. Na kolorowym mamy, ale tam na kolorowym mamy ten problem troszkę skonfliktowania dwóch szkół i trudno powiedzieć, jak to funkcjonuje do końca, więc trudno powiedzieć, jak to jest w zakresie kolorowym. Proszę Państwa, nie ma więcej głosów, to przechodzimy do głosowania. Druk numer 13. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję, stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na druku numer 13. Druk numer 12. 12, bo zmieniona numeracja. 12, więc proszę Państwa, z uwagi na moją pomyłkę będziemy jeszcze raz głosować. Proszę się przygotować do głosowania. Druk numer 12 jest w procedowaniu. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Proszę o przeliczenie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo.